Siema, siema, naturalnie nieprofesjonalne. Mamy dzisiaj 22 listopada. Zimowa aura nadal trwa. Co zresztą widać tutaj na załączonym obrazku. I no, plany się trochę krzyżują. Mówiłem dużo o tym, że chcę wywozić obornik jeszcze po tej zimie, nazwijmy to, po tych kilku dniach, ale prognozy się bardzo przyciągają. Też było kilka komentarzy o tym, żeby się głośno tym nie chwalić, ale tak naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby tego nie mówić, bo przepisy się zmieniły, nazwijmy to. Inaczej, przepisy są stałe, że do końca października trzeba wywieźć nojowice, trzeba wywieźć obornik, tak jak w przypadku moich tutaj pól, ale jeżeli są susze, deszcze bądź niesprzyjające warunki, możemy przeciągnąć to do końca listopada, a po zbiorze kukurydzy, buraków, warzyw, no i też można powiedzieć, że słonecznika, bo też to się późno zbiera, można to nawet robić do 22 grudnia. I nie ma tam żadnych, nie wiem, wytycznych, kiedy to miało być zebrane i tak dalej. I więc tak naprawdę te przepisy to jeden wielki burdel, jeden wielki miszmasz i tylko i wyłącznie niepotrzebne wprowadzanie zamętu. Więc o tyle woli, że tak powiem, wyjaśnienia. A teraz biorę się za takie ogarnianie tutaj garaży, bo budowa domu praktycznie jest zakończona. Tam teraz mamy jeszcze do zrobienia kostkę, ale to już na wiosnę. Ciężki temat. I co? I trochę elewacji jeszcze tam zostało, ale to musi być kostka wykończona, więc takie rzeczy. A tutaj taki mały magazyn, który właśnie przez te 2 lata ostatnie był tylko i wyłącznie do takich rzeczy budowlanych. Ostatnie porządki, tutaj jakieś maszyny się chociaż powciska, żeby zrobić trochę porządku, no, bo przed tym śniegiem się nie udało maszyny poustawiać, więc teraz działamy i ustawiamy w jeden i drugi garaż. I druga część filmu, tamten pierwszy garaż jest ogarnięty, zrobione porządki, jeszcze muszę zostawić miejsce na kosiarkę, traktorek, kosiarkę chcę kupić, więc możecie też mi polecić, co wy macie u siebie. Zastanawiam się nad Stigą, John Deere'em, Husqvarną. Gdzieś te 3 marki sobie gdzieś tam najwięcej przeglądam. Chociaż to jest Viking, ciekawy. Więc z tych marek gdzieś tam sobie chyba coś wybiorę. No i teraz lecę z pszenicą na sprzedaż. Pszenica ma parametry konsumpcyjne. Tutaj sprzedaję do Agrogram, czyli do tej firmy, która też kupowała ode mnie pszeniczkę. Kukurydzę. Prawie 1500 zł netto. Tak wypycham ją, chociaż z niechęcią, bo no chciałem to wszystko przetrzymywać, ale giełda robi swoje, ceny robią swoje, Ukraina robi swoje. Wszystko jest gdzieś tam poprzypychane, więc wypycham pszenicę. Część pójdzie dużą żmijką, część tutaj leci żmijką z silosa, więc idzie to trochę dłużej, ale no z 27 ton powinno tutaj spokojnie być. No i co? No i zobaczymy, jak to się będzie wszystko z cynami układało. Jeszcze cały silos obok jest zasypany rzepakiem, praktycznie po sam czubek. No i ten rzepak, kurczę, no chyba najwięcej stracił na wartości. 3300 był w żniwa, 3200, teraz około 2600. No, pies by to w dupę ugryzł, no ale tak jak już kilkukrotnie mówiłem, dużo tracimy przez to, że nasi rządzący chcą nadmiernie pomagać, więc no jest jak jest. Dobra, muszę chyba wejść i przesypywać. Jo. Nie ma co tutaj robić czasu na przestoje. Niestety akurat pszenicę mamy w takim silosie, który jest najmniejszym silosem, najstarszym silosem, najstarszym winem na gospodarstwie. I tutaj właśnie tylko idzie małą żmijką przerzucać. Więc to jest trochę okręt tyłka, ale no co zrobić. Każde miejsce jest zagospodarowane. O, Szefuncio! Pokaż się, Szefuncio! To jest ten pan, który płaci pieniądze potem. Więc no to pszenica tutaj akurat takie miejsce znalazła. Tą pszenicę hybrydową zostawiam do paszy. Ona ma gorsze parametry, już było na gorszym stanowisku, więc tamta zostaje jako paszówka. No i mówiłem, że będę miał na sprzedaż przężytą pszenicę,
Żyto, sorry. Przężyto jedno było sprzedane po 1350, więc w dobrej cenie jak na przężyto wtedy jeszcze. Dzisiaj po ile przężyto jest? Poszedł. No, więc tam gdzieś tam te zboże są wypychane. No mówię, no najbardziej trochę szkoda tego rzepaku. I ten rzepak jak się da to będę przytrzymywał. Jak zrobić trochę suszej, będę go jeszcze przewietrzał. Bo w silosie trzymanie rzepaku, no, jest ryzykowne. Dlatego, tak jak w ubiegłym roku chociażby, trzymałem go do końca lutego, jak dobrze pamiętam. Czy na początku marca był sprzedawany. Ale przedmuchiwałem go w miarę możliwości. Ale powietrzem suchym, no jak jest wilgotność taka jak teraz, to jest dupa. Jezu, słyszę gdzieś siebie. A może Mateusz puszcza mnie. więc przedmuchuję go jeszcze, no i mam słonecznik, no kurde. Słonecznik tak samo. Ale wszystko jest przypchane przez transporty z Ukrainy, zwożą niemiłosiernie dużo. Firmy po prostu się śmieją. No inaczej tego nazwać nie idzie. Miał być kraj tranzytowy, a jest kraj zapchany. Tak to można nazwać. Nie, objadę naokoło, musimy żmijkę tam podstawić. No, po co fitness, po co siłownia? Wystarczy zboże wyrzucić, resztę z tego. Mamy większość załadowaną, jeszcze tutaj musimy zrzucić z przyczepy taką końcóweczkę i będzie full. Poprzykrywać, dostarczyć. Pełna łódeczka jest, więc to wszystko odjeżdża. Matif znowu na czerwono. Wszystkie skupy znowu trochę obniżyły. No, że my się tutaj ugodowaliśmy jeszcze w ubiegłym tygodniu, to cena jest fajna. Więc za 2 tygodnie pieniążki na koncie. Naturalnie. No oczywiście, że tak. Zawsze w terminie. Tylko fakturę trzeba dostarczyć w terminie. Tak. No i zobaczymy jak tutaj. Będzie tak naprawdę znany plon z Dubaja. Bo to jest cały Dubaj, który był na gospodarstwie w jednym silosie. Nic tam nie było pomieszane. Więc za chwilę jeszcze powiem wam, jaki wyszedł wynik. No, i ogólnie wynik wyszedł fajny. Wyszło 6,92 tony z hektara. Parametr konsumpcyjny, więc gra gitara. No i tutaj, tak jak mówiłem, gdzieś tam około 7, jak dobrze pamiętam, tak orientacyjnie, no to... Sorry, pomyliłem się o 80 kilo, ale wynik jest naprawdę, naprawdę zadowalający z tego kawałka. Bo zresztą, jak widzieliście, sobie możecie gdzieś tam odpalić koszenie, to było koszenie usługowe. Zresztą wrzucę link tutaj w opis. Ta pszenica miejscami wyglądała dość słabo, wypaleniska i tak dalej, ale trzecia, czwarta klasa fajnie ponadrabiała. No i co? I trzeba się po prostu cieszyć. I tyle. Pierwsze płody rolne tak naprawdę sprzedane z gospodarstwa. Resztę trzymam, bo będzie jeszcze na sprzedaż przężyto. Ale trzymam. Na razie nie sprzedaję. Mam nadzieję, że ta cena się gdzieś tam naprawi na wiosnę. Trzeba było sprzedawać żniwa. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny. Nie mała? Idziemy do domu.